Rozdział drugi Pierwsza lekcja kultury Po długim i szybkim locie oszołomiony Marek wlądował, tyłem na dół, w bajorku pośrodku bagna. Woda lunęła wysoko w górę, aż na drzemiące w krąg bagna sosny. Marek z głową się zanurzył w gęstej mazi. Ledwo się wygrzebał z niej i przedarł przez błoto w las. Tam długo się otrząsał i tarzał w trawie, aby nieco oczyścić się z błota. Potem uporządkował, jak mógł, ubranie. Poszedł przed siebie i do rana błąkał się po lasach. Marek nie wiedział, że znajduje się w tucholskiej puszczy, a gdy wzeszło słońce i zrobiło się ciepło, położył się na polanie. Spał cały dzień i dopiero nad wieczór pobrnął dalej. Po pewnym czasie znalazł w lesie jakąś drogę i wyszedł nią z lasu. Zapadł wieczór. Marek zobaczył światełko palące się w pobliskiej chałupie lampy. Tam mieszkają ludzie, pomyślał diabeł i postanowił pójść do nich, aby zorientować się, co robić dalej. Marek wyjął z dobrze ukrytej w marnarce kieszonki probówkę i dostał z niej białą pigułkę która miała go obrócić w człowieka. Połknął ją. Przede wszystkim poczuł, że jest bardzo głodny, więc pośpiesznie skierował się ku domostwu. Chłop reperował przy stodole Homonto, gdy drzwi z sieni się otwarły i ukazał się w nich Marek. Dobry wieczór, rzekł grzecznie diabeł Dobry wieczór. Niechętnie odparł gospodarz. I obrzucił przybysza podejrzliwym spojrzeniem. Chłop poczuł w powietrzu zapach siarki, który jeszcze nie wywietrzał z ubrania Marka. Czart, pomyślał gospodarz, a jednocześnie bardzo grzecznie zapytał. Co chcecie, obywatelu? Chcę kupić chleba. Marek wiedział z odczytów szatana oświatowego w piekle, że na Ziemi ludzie odżywiają się przede wszystkim chlebem. I nawet w modlitwie proszę Boga o chleb, lecz nigdy chleba nie jadł, ani nie widział nawet. A chłop rzekł obojętnie: Chleba w tym roku mało, że to nie urodziło. Jeśli dacie pięć dolarów za bochenek, to sprzedam, a jak nie, to idźcie do diabła. Marek się zorientował, że chłop chce wyzyskać sytuację i oszukać go. Lecz głód bardzo mu dokuczał, więc powiedział: Dobrze, proszę dać mi chleb, zapłacę tyle, ile żądacie. Chłop wyszedł do sieni, wziął cegłę, zawinął ją w papier i przyniósł do izby. Proszę, dawajcie pieniądze. Marek dał mu pięć dolarów, wziął cegłę i wyszedł na podwórze. Tam rozwinął papier i spróbował jeść cegłę. Lecz nawet jego diabelskie zęby nie mogły jej ugryźć. Diabeł zrozumiał, że chłop go oszukał. Rzucił cegłę na ziemię, zapłakał i powlókł się drogą przed siebie. Po godzinie chłop wyszedł na podwórko, aby przynieść wodę ze studni. Potknął się o cegłę, upadł i złamał sobie nogę. jęcząc z bólu zawołał: Za co pan Bóg mnie tak ukarał? Marek trzeci dzień siedział w Toruniu, w areszcie bezpieki przy ulicy Bydgoskiej. Aresztowano go w pociągu, z braku biletu i dokumentów. Milicjonierom Marek wydał się bardzo podejrzanym typem, więc z miejsca skierowano go do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Tam wzięto go na przesłuchanie w sekcji czwartej, prowadzącej kontrolę dróg komunikacyjnych pod pretekstem zwalczania spekulacji. Zeznania Marka były tak mętne, że przekazano go do sekcji ósmej, tak zwanej specjalnej. W ciągu trzech dni pobytu w UB, Marek stracił pięć zębów, normalny kształt nosa, górną błonę łączącą lewe ucho z głową i siedem kilowagi. Badał go z wielkim zapałem świeżo upieczony członek PPR, który niedawno ukończył specjalny dziesięciodniowy kurs. I został mianowany podporucznikiem. Badał starannie i drobiazgowo. Zależało mu na wyróżnieniu się i wykazaniu zdolności śledczych. Dopomagało mu w tym kilku agentów: dwóch młodszych i jeden starszy wiekiem, stopniem i doświadczeniem nabytym w orłowskim NKWD. Marek, pod wpływem głodu i bicia, mimo swej diabelskiej wytrzymałości, do tego stopnia zgłupiał. Że Plutu najfantastyczniejsze brednie. Protokołowano je skwapliwie. Gdy badający uważali, że Marek kłamie, to pobudzali go do prawdomówności laniem. I Marek chętnie mówił tak zwaną prawdę, gdy umiał wywnioskować, o co im idzie. Przyznał się, że jest agentem angielskiego wywiadu, że utrzymuje kontakt z generałem Andersem we Włoszech. I generałem Paszkiewiczem w Szkocji, że otrzymuje zlecenia szpiegowskie od Churchilla, że prowadzi pracę wywrotową na terenie Polski, tylko nie umiał podać szczegółów, bo i badającego go ubiści ich nie znali. To właśnie z niego starannie wybijano. Na trzeci dzień wieczorem, w czasie badania, na stole zadzwonił telefon. Podporucznik wziął do ręki słuchawkę. Nagle się wyprostował i trzasnął obcasami. Zaczął mówić marnym rosyjskim językiem. Głos mu drżał i załamywał się. To pułkownik NKWD zainteresował się wynikiem badania szpiega, o którym wczoraj meldował mu kierownik UB. Tak jest. Przyznał się do wszystkiego tak. Wysłany został przez przepraszam, Andersa tak. Mam wszystkie protokoły dobrze. W tej chwili porucznik położył słuchawkę i zwrócił się do starszego agenta Natychmiast auto jedziemy z aresztowanym do komendantury W dużej, wspaniałej, lecz chaotycznie umeblowanej sali domu numer 9 przy ulicy Mickiewicza siedzieli przy dębowym stole pułkownik i kapitan NKWD Pułkownik przeglądał akta przywiezione z UB przed nim Prężył się podporucznik. Z szacunkiem, strachem i oddaniem patrzył na dygnitarza. Marek stał przy drzwiach pod opieką dwóch bojców z rozpelaczami. Zalana światłem sala onieśmielała go i z niepokojem oczekiwał, co będzie dalej. Chociażby tylko bili. Pułkownik podniósł głowę znad akt. Ruchem dłoni w powietrzu usunął podporucznika z pola widzenia. Drugie skinienie dłoni wymiotło za drzwi bojców. Potem zaczął delikatnie, paluszkiem, wabić ku sobie Marka. Diabeł zrozumiał i dygocząc ze strachu, poszedł przez salę w kierunku stołu. Zaczepił się o dywan i upadł. Powstał, lecz opadły spodnie, ponieważ w UB obcięto mu guziki, traktując to jako dodatkowy środek zapobiegawczy ucieczce. Zbliżył się do stołu, przytrzymując garścią spodnie na brzuchu. Ty, kto tak, ja? Słodko spytał pułkownik: Ja? Tak, ty, nie ja! Mów, bo ja ci powiem! Marek spojrzał w oczy dygnitarzowi i zrozumiał, że musi mówić prawdę. Ja, Marek! O zawód pytam! Diabeł dziewiątej kategorii. I że jak? Diabeł jestem. Diabeł. Tak, diabeł, westchnął Marek. To znaczy czart. Tak, czart. Pułkownik się klepnął dłońmi po uda. Zrobił oko do kapitana i powiedział. Bardzo przyjemnie się zapoznać. Ogromnie ja lubię czartów. Tylko jeśliś ty jesteś czart, to dlaczego nie siedzisz w piekle, aż się po ziemi? Urlop masz czy co? Mnie przysłał lucyfer, żebym znalazł pięćdziesięciu grzeszników do kotłów. A no to nietrudne: już tu masz trzech od razu, także nie martw się, znajdziesz. Tylko jeśliś ty jesteś czart, to po jakiego diabła polotłeś tu? Pułkownik klepnął dłonią po aktach. O tym Andersie, o Anglikach, o szpiegostwie, o dolarach, a? No co? Marek spojrzał zezem na podporucznika UB, westchnął i powiedział: Oni mnie też przysłali, dawali dolary, kazali szpiegować. Dobrze. A jak Anders wygląda? Taki, taki. Sympatyczny. A szczupły? Tak. Kędzierzawy? Tak. Taki jak ty? Marek dotknął dłonią swej głowy okrytej gęstymi czarnymi kudłami. Akurat pułkownik pochylił się przez stół i zajrzał Markowi w oczy. A o Mikołaju Czwartym ty mi co powiesz? Też. Co też? Dawał dolary i kazał szpiegować. Mikołaj czwarty? Mikołaj czwarty. A jak on wygląda? Bardzo sympatycznie. Szczupły? Tak. Łysy? Tak. Wąsy ogolone? Tak. W tym momencie pułkownik wskazał dłonią na ścianę, na której wisiał olejny portret, na cały wzrost. A kto to? Znasz go. Marek spojrzał. Przez chwilę stał oszołomiony, nagle padł na kolana i zaczął się czołgać ku ścianie. Lucyferze kochany, księżycu jasny, ojczulku drogi, wodzu rogatych, obrońco włóchatych. Wariat! rzekł pułkownik. Wariat powtórzył kapitan. Wariat pomyślał podporucznik UB i poczuł, że robi mu się gorąco. A Marek. Chwycił się rękami brzegów złoconej ramy i całował malowane buty Mikołaja IV. Pułkownik wstał od stołu i podszedł do diabła. Ujął go za kołnierz marynarki i odciągnął od portretu. Jesteście obywatelu wolni i pamiętajcie, że władze radzieckie zawsze się opiekują serdecznie, nie tylko swoimi obywatelami. Lecz i wszystkimi uciśnionymi całego świata. Możecie iść. Nie mogę, rzekł Marek i usiadł na podłodze. Pięć dni nie jadłem. Hmm, cóż z tobą zrobić? No idź i jedz, tylko wódki nie rusz. Wskazał mu na drugi koniec dużego stołu, gdzie stały zimne przekąski i litrowa flaszka wódki. Marek wnet był przy stole. Łyknął, nie żując, jeden za drugim cztery kiszone ogórki. Wywrócił do gęby solniczkę soli i wżarł się zębami w sporą bryłę salcosonu. A pułkownik, poprawiając koalicyjny pas na mundurze, szedł wolno ku podporucznikowi UB, któremu dla odmiany zaczęło robić się zimno. Obejrzał go i rzekł łagodnie, jakby w zamyśleniu: Bicie. Uznaję. Bicie popieram. Bez bicia nie ma ani porządku, ani pracy, ani wychowania, ani szacunku dla władzy, ani cywilizacji. Sam też lubię bić. Ale bić trzeba kulturalnie. Rozumiesz? Kulturalnie. Podporucznik mamrotał z białymi wargami. Towarzyszu, pułkowniku! Aha, a graf 17 instrukcji, nadesłanej nam z NKWD. Nakazuje osiągać zeznania wszystkimi możliwymi środkami. No właśnie, chamie, możliwymi. Rozumiesz, sobako, możliwymi. A ty co z niego zrobiłeś? Pogadaj z nim, diabeł i już. Zobacz jak źle. A Marek z takim impetem walcował z Alcesą. Że aż nos mu się giął, uszy ruszały, a kapitan zaniepokojony odsunął się z krzesłem od stołu. To nie robota, ale sabotaż, grzmiał pułkownik. Zęby wybite, nos złamany, cały pokaleczony i żadnych rezultatów. Bić trzeba metodycznie, naukowo, celowo, systematycznie, inteligentnie, a nie po chamsku. I uczymy was, i kursy macie, i nic. Wyjątkowo tępy naród. Bije się mniej więcej tak. Rozległ się trzask, i podporucznik UB potoczył się na podłogę. Wstań! Podporucznik wstał, lecz nie zdążył dobrze się wyprostować, gdy posłyszał. Albo tak. Znów ciało oficera UB klepnęło na podłogę. Albo tak. Albo tak, albo tak. Po dziesięciu ciosach podporucznik, słaniając się na nogach, ledwo oddychał, a pułkownik łagodnie przemawiał do niego, jak matka do syna. Widzisz, i zęby całe, i żebra też, i znaków specjalnych nie ma, a jesteś już częściowo gotowy do składania zeznań. Tak jest, wyszeptał podporucznik. Więc idź do diabła ze swoimi aktami i pamiętaj kulturalnie. Bo jak jeszcze raz delegata Lucyfera mi przyprowadzisz, to dostaniesz rok więzienia. A jaki to ciebie nie nauczy, to dam ci tanganańskie obywatelstwo i wyślę do Afryki. Bez prawa powrotu do Polski. Wynoś się! Podporucznik znikł z sali, a Marek, który zjadł wszystko, co było na stole. A nawet wylizał musztardę ze słoika, oddanym spojrzeniem, z podziwem i miłością patrzył na swego wybawiciela. No idźcie sobie obywatelu, już późno. I uważajcie, żeby was znowu Polacy nie aresztowali, bo to podły naród. Jaka szkoda, że mnie Lucyfer wysłał do Polski, a nie do Rosji. Co to za sympatyczni panowie ci Rosjanie, pomyślał Marek. Bardzo niechętnie wychodząc z komendantury na ulicę. Koniec rozdziału. Rozdział trzeci: Pod sztandarem Bachusa. Dużo jest pięknych i pożytecznych zajęć, lecz niewątpliwie najprzyjemniejszym jest szlachetny zawód samogoniarza. Nawet bogowie popijali sobie dawniej, często-gęsto a najsympatyczniejszy z nich, Bachus, zawodowo temu się poświęcił. Jedynie w Rosji partia komunistyczna za carem zrozumiała, że alkohol to trucizna i narzędzie do eksploatowania, ujarzmiania i ogłupiania mas pracujących przez rozpijanie ich. Lecz w czas się opamiętała i aby odrobić zaległości, zalewa wódką Rosję. A obecnie i Polskę, aż miło patrzeć. Taka też była opinia plusa, który fach swój uprawiał dziedzicznie i w nim celował. Poza tym był nieuchwytny dla władz akcyzowych i policyjnych, bo każda wizyta u plusa ich przedstawicieli kończyła się niezawodnie powrotem do urzędu na chwiejnych nogach. I na długo miłymi wspomnieniami o poleskim pejzażu, na tle którego krzakówka była szczególnie smaczna, a wytwórca jej plus ogromnie ujmujący więc ująć go było niemożliwe. Plus uważał siebie za króla polewskich samogoniarzy i miał ku temu dostateczne podstawy. Więc, gdy jako repatriant powrócił na łono Ojczyzny, o której i pojęcia by nie miał, że istnieje, jeśli by nie szlachetne porozumienie przyjaciół w Jałcie, to przejęty hasłem odbudowy kraju, włożyłby zardzewiałą nieco w czasie dwumiesięcznego transportu na otwartych lorach koronę i pierwszy odbudował w Toruniu swój zakład. A ponieważ przejął się ogromnie przyniesioną ze wschodu ideą pracy kolektywnej. To wziął do spółki minusa też repatrianta, lecz zgrodna, który z zawodu był fryzjerem. A z braku pracy w ojczyźnie, omal nie zastosował brzytwy do przecięcia sobie gardła. Instytucję swoją mieli na podgórzu przy ulicy Poznańskiej nr 38. Była zainstalowana w piwnicy dużej, nadwyrężonej kamienicy, w której mniej zniszczonych kątach Gnieździło się trochę repatriantów. Dzielnica ta ogromnie ucierpiała z powodu wysadzenia w powietrze na pobliskich torach dworca towarowego pociągu z amunicją przez wycofujących się z miasta Niemców. Kamienica jest położona po przeciwnej stronie jeziorka i obok wypływającego stamtąd strumienia. Więc o wodę do zacieru, kotła i chłodnicy było łatwo. A brakę po wypędzeniu samogonu mogli wylewać do strumienia. 7 maja 1945 roku o godzinie 10 wieczór plus z minusem zabrali się do następnego wypędu samogonu. Minus dwoma wiadrami nosił wodę z jeziorka do chłodnicy. Tymczasem plus umocował drewniane pokrywy na kotle z wodą i nabrażnicy. Potem zaczął wmontowywać do naczyń rurki i chłodnicę. Rozniecono suty ogień w palenisku pod kotłem, plus zaczął szpachlować ciastem z żytniej mąki szpary w pokrywach, aby para, gdy woda się zagotuje, nie przebijała się na zewnątrz. A minus od czasu do czasu wynurzał się z czeluści ciemnego i krętego korytarza i sapiąc ze zmęczenia, lał wodę do chłodnicy. Minus dwa, mówił. Bo miał zwyczaj jako fryzjer pracujący na procentach u właścicieli zakładów, obliczać swój zarobek, odliczając go od ogólnej sumy przez niego zapracowanej na klientach. Plus dwa, sześć, jeszcze cztery, wnioskował plus. O jedenastej wieczór główna robota była skończona. Drzewa na opał narąbali jeszcze wczoraj. Na ruinach było o niełatwo. Plus z minusem usiedli w kłóki naprzeciw aparatu i z lubością nasłuchiwali miłego sercu chlupotania i cmokania w beczce z zacierem. Beczka stała na podwójnie złożonym sienniku, aby osłabić dudnienie pary w beczce, które przypomina turkot motocykla. Z ulicy dolatywało nieustanne dudnienie kół bolszewickich taborów. Pełzły nieskończonym wężem na wschód. Wywożąc z ziem odzyskanych i strefy sowieckiej w Niemczech zdobycz wojenną. Poduszki, pierzyny, kołdry, bieliznę, ubrania, meble, naczynia stołowe i kuchenne, maszyny do szycia i do pisania, radia, rowery, zegary, wózki dziecinne, nawet szafy, stoły, krzesła, dywany, portiery i linoleum. Ależ ich golą. Z uznaniem dla techniki golenia, mówił fryzjer. Bez pary wypędzają z nich soki, dodawał samogoniarz. Dudnienie zdobytych wozów bolszewickich było bardzo pomyślne dla samogoniarzy, bo zagłuszało turkot aparatu. Gorzej było, gdy zaczynały iść olbrzymie trzody krów lub koni. Wówczas hałas z zewnątrz się zmniejszał, a było wyraźnie słychać dźwięk aparatu. Dwunasta godzina. Od dziesiątej pali się ogień pod kotłem. Brażnica już prawie godzinę jęczy, mlaska, warczy i turkocze. Plus z minusem. Co chwila macają rurę prowadzącą parę z brażnicy do chłodnicy i ciągle spoglądają na wylot kranika, pod którym zawczasu podstawili spory fajansowy dzbanek. Oczekują niecierpliwie pierwszych kropli alkoholu. W pewnej chwili rozległo się lekkie syczenie. Potem świst. Później charchot. Para zaczęła się przebijać przez zamazane ciastem szpary w pokrywie. Plus się porwał na nogi i zaczął co prędzej zamazywać ciastem zagrożone miejsce. Lecz ciśnienie było tak duże, że przerwało szpary w innych miejscach. Plus szalał. Para kaleczyła mu ręce, lecz on ofiarnie smarował, szpachlował tłaczał ciasta w coraz inne miejsca. Wtem rozległ się jeszcze ostrzejszy świst i to samo zaczęło się robić z brażnicą. Minus gorączkowo rzucił się na pomoc swemu szefowi, lecz sytuacja wciąż się pogarszała. Pokrywa zaczęła jednym bokiem wysuwać się z kotła. Kłęby pary wypełniały piwnicę. Potem stała się rzecz zdumiewająca. Jakiś nieznany im typ wbiegł do środka. W mig rozejrzał się po otoczeniu. Plus z minusem struchleli. Wsypa, pięć lat kryminału pewne. Byli jednak tak przerażeni, że nawet nie próbowali uciekać. A przybysz rzucił się ku palenisku. Wprost gołymi rękoma wygarnął ze środka płonące szczapy. Następnie wetknął jedną z nich w dłoń plusowi i rozkazał: świeć, Dorniu! a Minusowi krzyknął, nieś tu zaraz cegłę, wskazał dłonią na zawalony częściowo gruzem korytarz. W pięć minut pokrywa była zaszpachlowana, a po brzegach jej leżały piramidki cegieł. Dopiero potem przybysz podsycił ogień pod kotłem. Węgle w palenisku, w oczach, osłupionych ze zdumienia właścicieli gorzelni, mieszał rękami. Aparat znów ożył i pieszczotliwie zaśpiewał, zagruchał. Zaturkotało. Wówczas nieznajomy zwrócił się do samogoniarzy. Wam w urzędach siedzieć, papiery smarować, a nie wódkę pędzić, rzekł z niezmierną pogardą. Wy wiecie, ile alkoholu się marnuje przez tak durną robotę? Zawstydzony plus mrugnął tylko oczami i czuł, że korona zaczyna osuwać mu się z głowy na bok. Zrozumiał, że jest szczeniak wobec tego dziwnego pana który nawet węgle rękami miesza. A ponieważ u ludzi prostych nie ma piekielnej zawodowej zawiści, to czuł dla niego nie urazę, ale uznanie i sympatię. Przybysz gniewnie odsapnął. Pogłaskał czule dłonią, postękującą zalotnie brażnicę. Potem wyciągnął dłoń ku samogoniarzom. Jestem Marek. Plus. Minus. Nastąpiła idylla. Marek, który w piekle stale pędził samogon na użytek całego oddziału, umiejętnie regulował ogień pod paleniskiem. Sprawdzał rurki, pokrywy, szpachlówkę. Plus z minusem, z szacunkiem na niego patrzyli. Zacier też marnie zrobiony. Marek pociągnął nosem powietrze i zawyrokował. Będziemy mieli tylko 18 litrów 35% a należy się 35 litrów. 35. Plus z podziwu, aż gębę otworzył. Masz zegarek? Zwrócił się do niego Marek. Mam, niezbyt chętnie odpowiedział plus, bo obcując dużo z żołnierzami krasnej armii, przekonał się, że pozytywna odpowiedź na takie niedyskretne pytanie zwykle powoduje dla właściciela chronometru konieczność pytania się potem samemu innych o godzinę. Marek spojrzał na wskazówki cyferblatu. Dotknął ręką rurki odbrażnicy i powiedział. Za pięć i pół minuty zacznie kapać. Trzy pary oczu uważnie patrzyły na wylot chłodnicy. Punktualnie, za pięć i pół minuty do garnuszka spadła pierwsza kropla. Dwie pary oczu spojrzały z uznaniem na marka. Niedługo potem alkohol potoczył się niteczką. Później nitką, następnie sznureczkiem, potem sznurkiem, dalej ciurkiem, aż wreszcie całą dziurką. Gdy garnuszek się wypełnił, Marek podstawił na jego miejsce kubek i powąchał pierwszy, dochodzący często do 80% mocy wypęd. Skrzywił się straszliwie. Splunął z najwyższą odrazą nałogowego abstynenta i od razu jak zwykłą wodę w oczach osłupiałych z podziwu plusa i minusa wysączył do dna pół litra samogonu. Wówczas powiedział melancholijnie: Żadna robota. Smrutnie wódka. Beczka niewyparzona. Mąka była nadpsuta. Drożdże stare. Zacier za wcześnie zdjęty. Wstał i bez pożegnania ruszył ku wyjściu z piwnicy. Wówczas plus porwał się z miejsca. Wyciągając błagalnie ręce ku Markowi zawołał: Mistrzu kochany, zostań, bądź naszym dyrektorem. Marek stanął. Spojrzał na plusa z minusem, na aparat, na wypełnione alkoholem flaszki, nagrające w palenisku płomienie. Wciągnął w nozdrza odór bragi i swąd smolnych szczap. Przypomniało mu się nieco piekło. Skrzywił się i został. Nad ranem z piwnicy, nie zważając na możliwość wsypy, rozległa się zadzierżyście piosenka. Wszędzie dobrze, wszędzie dobrze, a najlepiej w piekle. Najdą się, napiją się, siedzą sobie w cieple. Nowo zorganizowana spółka opijała swe powstanie. Na czarnej głowie Marka, na której przed tygodniem kwitły piękne czarcie rogi, a którą ubę ozdobiło mniej symetrycznie guzami, ukazała się po dobrowolnej abdykacji plusa korona króla pomorskich samogoniarzy. I to nie na skutek protekcji, bezczelności lub sprzyjających okoliczności, tylko jako uznanie dla wiedzy, talentu i inteligencji. Marek zrozumiał, że zaczyna niebyle jaką karierę. Spółka plusa z minusem, pod fachowym kierownictwem Marka, wstąpiła w okres wspaniałego rozkwitu. Pierwszy wypęd, według wskazówek diabła, dał im 35 litrów doskonałego bimbru. Wbrew uświęconym tradycjom, zwyczajom, Marek nie dał im w trakcie pracy ani kropelki nektaru, lecz wlewał wszystko do ogromnego filtru, skąd alkohol powoli się sączył do 50-litrowej butli. Filtr był sporządzony z blachy, a wewnątrz prócz waty, żwiru i węgli był specjalny preparat, znany diabłowi z praktyki w piekle. Powodował chemiczne strącenie trujących olejków etylowych i metylowych. Więc po przejściu przez filtr alkohol był tak czysty, jak po najlepszej ratyfikacji. Dopiero gdy Braga była wylana, beczka wyparzona, kocioł wyszorowany, nowy zacier postawiony, a piwnica sprzątnięta, diabeł wyjął z butelki filtr i wlał do dużego dzbana kilka litrów oczyszczonego bimbru. Wypełnił po brzegi dużą szklankę i zrobił oko do swych pomocników. – Zdrowie, Lucyfera! Wypił, oblizał się i podał wypełnioną wódką szklankę plusowi, któremu z niecierpliwości aż ręce drżały. Król Poleskich Samogoniarzy wziął szklankę z rąk króla pomorskich bimbrowników i spojrzał pod światło. Wódka była czysta jak poranna rosa w kielichu narcyza. Wypił ją wolniutko, spojrzał na Marka, i nagle zaczął płakać. Zmarnowałem ja swoje życie, taką harę pędziłem, a toż bimber może być lepszy od monopolówki. Wypił i minus. O. No i bimber, ty chyba u diabła uczył się pędzić. Sam diabeł jestem, odrzekł Marek dumnie. Po każdym wypędzie wspólnicy wysprzedawali samogon. Robotę podzielili w ten sposób, że każdy z nich obrabiał inny rejon. Wychodzili na miasto, mając w kieszeniach po kilka półlitrówek bimbru. Sprzedawali go za gotówkę lub wymieniali na rzeczy z rosyjskimi żołnierzami, którzy stanowili wyłączną prawie ich klientelę. Plus operował przy ulicy Poznańskiej, bo nie lubił daleko chodzić. Był przyzwyczajony na polesiu, że nabywcy do niego przychodzili, a nie on do nich. Sprzedawać było łatwo, bo klientów miał tysiące. Byli nimi, właśnie jadący ze zdobyczą żołnierze. Chętnie kupowali bimber płacąc gotówką, czasem złotem, częściej rzeczami. I dziwna rzecz bardzo rzadko się zdarzało, że żołnierz nie płacił za wódkę, chociaż łatwo mógł to zrobić, bo proceder był nielegalny. Minus, sprzedawał swą część na torach dworca kolejowego, zatłoczonych powracającymi z frontu transportami wojska. Wybierał wagony wyładowane dobrze zdobyczą i obserwował, znajdujących się tam bohaterów. Potem się zbliżał do nich i proponował po rosyjsku: Krasawcy, może wódkę kupicie? Odpowiedź była zawsze pozytywna. Rozpoczynało się próbowanie wódki, potem targ, przeważnie wymienny. Kupowano bimber chętnie i czasem minus, sprzedawał w jednym wagonie wszystko, co miał. I tu załatwiano sprawy uczciwie. Może wynikało to z podziwu dla właściciela bimbru, który, mogąc go sam wypić, nie robił tego, lecz lekkomyślnie się pozbywał drogocennego płynu. Marek zwykle likwidował swój towar na nowym rynku. Było to daleko od przedsiębiorstwa, lecz tam najlepiej było sprzedać za gotówkę. Po dwóch dniach wypędu Bimbra pod dozorem Marka, spółka zaczęła porastać w pierze. Plus z minusem mieli dobre garnitury i obuwie, poza tym sporo gotówki, a Marek wyładował kieszenie plikami banknotów. 19 maja diabeł udał się na nowy rynek z trzema litrami samogonu. Sprzedawców Bimbru było tu dużo, lecz i nabywców nie brakowało, więc handel wymienny i zagotówkę szedł tu na wielką skalę. Nawet chłopi ze wsi zamiast produktów przywozili samogon i sprzedawali go z dużym zyskiem. Gdy Marek lawirował w zalegającym rynek tłumie, to zauważył babinę, która wyjęła z kosza indyka i puściła go na ziemię. Ptak się otrząsł, nastroszył pióra. I dumnie uniósł głowę. Wtem rozległ się po rosyjsku okrzyk. Patrzcie, patrzcie, chłopcy, jaki zwierz! Do ptaka podobny! Taki ptak nie może być! A cóż to jest pies? Indyk jeszcze więcej się nastroszył i hardo paradował w utworzonym kole. Rosyjscy żołnierze przez pewien czas ze zdumieniem patrzyli na indyka. A jak szypi! Zobacz, co z piórami wyrabia. A co to u niego w nosie? E, to chyba nieprawdziwy ptak. Nagle jeden z nich parsknął śmiechem. To był jakby sygnał do rozpętania ogólnego wybuchu śmiechu. Krasnoarmiejców. Nadbiegło coraz więcej, i po kilku minutach w krąg dumnego indyka szalała burza śmiechu. Jeden żołnierz tarzał się już po ziemi, dwóch dostało czkawki. Niektórzy tracili oddech i już się nie śmiali, a porykiwali, wyli i jęczeli. Z oczu zaś im łzy leciały. Marka też ogarnęła wesołość. Śmiał się nie z indyka, lecz uległ ogólnemu nastrojowi. Śmieli się i Polacy, patrząc na to widowisko. Z pobliskiego budynku nadbiegli żandarmi, lecz i ich porwał ogólny szał. Już dwóch żołnierzy kurczyło się na ziemi. Jeden z nich miał siną twarz, a z ust mu nie śmiech się wyrywał, lecz piana się toczyła. Wtem spojrzenie Marka padło na dziwną postać mężczyzny. Stał wysoki, chudy, elegancko, lecz skromnie ubrany. Na twarzy miał absolutny spokój. Ani obojętność, ani wzgardę, tylko spokój. Patrzył na indyka, natarzających się po ziemi żołnierzy, naryczący tłum. I nic, tylko spokój. To wydało się Markowi tak dziwne, że przestał się śmiać i patrzył ze zdumieniem na nieznajomego, którego nie wiadomo dlaczego nazwał w myśli Amerykanin. Może dlatego, że był tak obcy wszystkiemu, co tu się działo. Patrzył zimnymi oczami, jakby afisz na ścianie czytał. Twarz zaś była szarą gumową maską. Spojrzenia ich spotkały się. Trwało to przez kilka sekund. Wtem ręka nieznajomego się uniosła, i Marek zobaczył, jak wówczas w komendanturze, że wabi go długi, kościsty palec. I jak wówczas poszedł na ten znak, lawirując między wstrząsanymi wybuchami śmiechu ludźmi. Nieznajomy. Przemierzał plac w kierunku apteki pod Orłem. Tam wszedł we frontowe wejście i wolno kroczył schodami w górę. Marek szedł za nim. Na klatce schodowej drugiego piętra Amerykanin stanął. Wiele masz, Bimbru? Trzy litry. Po ile? Po trzysta za litr. Drogo. Wszędzie po 250. pięćdziesiąt. Mój bimber, najlepszy w Polsce. Pokaż. Marek wyjął z kieszeni litrową flaszkę. Amerykanin przewrócił ją denkiem do góry i spojrzał pod światło. Potem wyjął korek, odpił trochę i splunął. Odpił znów prawie ćwierć flaszki, lekko się skrzywił i oddał butelkę Markowi, który nie wyczytał z twarzy klienta żadnego wrażenia. Lecz był pewien. Że Bimber się spodobał. Sam pędzisz czy tylko sprzedajesz? Sam. Potrzebuję więcej jak 3 litry. Zapłacę ci po 300 złotych litr. Dziś więcej nie mam. Za dwa dni będzie nowy wypęd. Wówczas mogę sprzedać 30 litrów. Amerykanin włożył flaszki Bimbru do teczki i dał Markowi 3000. 900 za ten Bimber! a dwa sto za datek za tamten, co wypędzisz. Kupuję wszystko po trzysta. Proszę o adres. Właściwie adresu, według umowy ze wspólnikami, nie wolno było nikomu dawać, lecz Markowi to nawet do głowy nie przyszło. Wziął pieniądze i opowiedział dokładnie, jak odnaleźć jego gorzelnię. Wódkę spakuj w skrzynie, za to zapłacę osobno, rzekł Amerykanin. Dobrze, tylko chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Amerykanin spojrzał uważnie w oczy Markowi. Tego ja dokładnie nie wiem, rzekł obojętnie. Byłem właścicielem kopalni wody. W kopalnię trafiła tonowa bomba. Lotnik dobrze wycelował. Odtąd mam wodostręt i używam tylko alkoholu. Nazywam się Leon Rysz. A mieszkam pod kapeluszem. Jestem królem Szabru. A ja jestem królem Bimbru. Nazywam się Marek, a pochodzę z piekła. Zachwycające, żegnam pana Marka. Tymczasem trzy oddziały straży pożarnej zalewały rynek strugami wody z hydrantów. Starano się w ten sposób uspokoić szalejący w huraganie śmiechu tłum. To wywarło skutek. Ludzie uciekli z placu. Kilka salw karabinowych przyspieszyło zupełne opóźnienie go. Wkrótce na rynku zostało tylko kilkunastu kurczących się na ziemi w konwulsjach krasnarmiejców i dwóch zmarłych. Tylko ptak nadal dumnie paradował środkiem rynku. Lecz seria z karabinu maszynowego zmusiła i jego do położenia się. Rannego indyka milicja zabrała do worka. Dopiero wówczas drużyna sanitarna zaczęła oczyszczać plac z martwych i konających w konwulsjach śmiechu żołnierzy radzieckich. A na zajutrz można było przeczytać w miejscowej prasie. W dniu 19 maja na Nowym Rynku elementy reakcyjne usiłowały wywołać zaburzenia o charakterze antydemokratycznym. Ofiarami ich padło kilku żołnierzy radzieckich. Główny winowajca został pochwycony i będzie ukarany z całą surowością prawa. Organy UB są na tropie całej organizacji, usiłującej szerzyć zamęt w społeczeństwie i otrzymującej dyrektywy z wiadomych sfer zagranicznych. Koniec rozdziału.